skrzyżowanie nadziei, bo tak bym nazwał skrzyżowanie ulicy Norymberskiej z Pychowicką. Tam dalej już jest tylko rekreacja, zakrzówek z wodą piękną. W tą stronę trasa Pychowicka powstanie. Przedłuży ona ciąg, który niedawno został oddany do użytku, czyli trasę Łagiewnicką, tam za moimi plecami. Nadzieja, że jeżeli to zostanie oddana trasa Pychowicka, a potem Zwierzyniecka, to wtedy Kraków uzyska bardzo dogodne, wygodne połączenie międzydzielnicowe. I przesadą jest mówienie, że ten fragment, który został oddany, czyli część całego ciągu zwany trasą Łagiewnicką, że jest to autostrada. Nie. W mojej ocenie jest to piękna, śródmiejska magistrala komunikacyjna. Trasa Łagiewnicka w mojej ocenie jest ładną drogą. Jest omijającą, co się dało ominąć, żeby ludziom nie robić zbyt wielkich problemów przez to, że ona tu powstała. Powstały tunele, powstały ochrony akustyczne w postaci ekranów i jest to trasa dla kierowców niewątpliwie dobra i wygodna, bo przejazd do Kurdwanowa od strony Ruczaju to naprawdę moment w wjeździe, ominięcie tych wszystkich skrzyżowań, które po drodze można było napotkać, a stawały one się dużym utrudnieniem. Ja osobiście cieszę się, że taka droga powstała, ale są pewne moje uwagi, które dotyczą już praktyki jazdy. Dla mnie, który jest objeżdżony w mieście, kiedy wjeżdżam w tunel, nie bardzo wiem, gdzie mam opuścić ten tunel, w którym miejscu wyjść na powierzchnię, na skrzyżowanie, żeby dojechać do różnych celów, które sobie wybrałem. Brakuje dokładnych określeń wyjazd nie w kierunku Katowice czy Rzeszów, czy port lotniczy w Balicach, ale ulice. Być może wystarczy namalować napisy ulic na jezdni. Czym to może grozić? Trzypasowy tunel i w tym tunelu nie wiem, w którym miejscu zmienić pas na prawy, żeby wyjść, jest oznakowany jako prawy, a w momencie, kiedy się wychodzi z tunelu, kiedy zobaczę na przykład wieżę sanktuarium, może być już za późno i manewr będzie nerwowy, manewr zmiany pasa na prawy będzie zaskoczeniem dla kierowców. To nie jest dobre, to należy jeszcze uzupełnić tymi napisami, choćby tutaj właśnie, gdzie wyjazd jest na ulicę Zakopiańską z rozjazdem w kierunku Borku i w kierunku centrum miasta.